Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stawelski, Słupsk. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z Lato z winylem. Lato ciągle trwa, przede mną kubka winyli, tak jak wspominałem, pop, funk, soul. Takie kawałki, takie albumy leżą przede mną. A więc zaczynamy od Jamesa Ingrama. James Ingram, Never Felt So Good. Never Felt So Good, James Ingram. Oprócz tego Dave Grusin i Cinemagic. Tutaj mamy film Upcharge. Jako gwiazda artysta Jimmy Witherspoon, Companions. Nie znam albumu. Teraz mamy Powrót Siedmiu Wspaniałych, ale to nie Siedmiu Wspaniałych film, muzyka filmowa, tylko Powrót Siedmiu Wspaniałych. Album dwóch zespołów, The Supremes, Diana Ross i The Four Tops. Four Tops, cztery osoby, Supremes, trzy kobiety, także mamy siódemkę. Siedmiu Wspaniałych, Powrót. To wszystko w sklepie Popmaster Record Shop w Słupsku na Wileńskiej 39, pierwsze piętro, box 99 i 100 i na stronie internetowej popmaster.pl. Jak ktoś woli dłużej klepać w klawisze, to www.popmaster.pl www.popmaster.pl. Ok, lecimy dalej. Paul Young, No Parlez. No Parlez, pierwsze tłoczenie płyty albumu Paula Younga. A pierwsze tłoczenie dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj naklejeczkę, która mówi, że ten album był promowany przez trzy single. Jakie to single? Come Back and Stay, Love of the Common People, Wherever I Lay My Heart. Takie kawałeczki promowały, takie single promowały ten album. Teraz przenosimy się na poziom 42. True Colors. Cyndi Lauper śpiewała w liczbie pojedynczej, True Color, nie True Colors. Ok, tu mamy Level 42 i album True Colors, 84 rok, Polydor, Londyn. Ok, Spinners, Can't Shake This Feeling, nie trzęś, nie potrząsaj tymi uczuciami. I Spinners, teraz pani Barbara Dixon i jej album pod tytułem Album. Barbara Dixon i album. Kylie Minogue i pierwszy album pod tytułem Kylie. Zdaje się, że pierwsze tłoczenie. Patrzę, czy nie ma jakichś dodatków, plakatów. Nie ma plakatu Kylie. A skąd wiadomo, że pierwsze tłoczenie? Przez tą naklejkę. Te naklejki zazwyczaj oznaczają, że to jest pierwsze tłoczenie, bo informują, że wyszedł singiel, który promował ten album, a singiel nosił tytuł Locomotion. Tak, Locomotion. I ta pioseneczka znajduje się na tym albumie, przynajmniej powinna się znajdować. Dziwię się, że na drugiej pozycji, a nie na pierwszej. Dlaczego? Bo na pierwszej pozycji jest I Should Be So Lucky. Lucky, lucky, lucky. Czyli dwa co najmniej przeboje, ale pierwszy singiel, jaki wyszedł, to Locomotion, bo jakby było I Should Be So Lucky, to by były dwa jeszcze dopisane do tego kółeczka. No dobrze, lecimy dalej. Randy Crawford, Secret Combination i dwa wspaniałe, znaczy płyta w ogóle wspaniała. Klientka jest naprawdę fantastycznie, fantastyczny głos, fantastyczne utwory, zresztą zespół Crusaders zatrudnił ją. Ona użyczyła głosu swojego Streetlights. Streetlights czy Streetlife? Ciągle mam problem z tym. No dobrze, ale tu mamy You Might Need Somebody, piękny kawałeczek, czy A Rainy Night in Georgia. Tak, Secret Combination i Randy Crawford. Ok, The House Martin, The People Who Grinned Themselves to Death. Ludzie, którzy doprowadzają siebie do śmierci, nie wiem, zapomniałem, jak to przetłumaczyć. W każdym razie próbowałem to przetłumaczyć, coś w tym rodzaju. O jakichś tam, kurde, myślach samobójczych, czynach samobójczych, może nie myślach. Teraz Linda Ronstadt przedstawia Arona Neville'a. Aaron Neville i Linda Ronstadt w duecie i album Cry Like a Rainstorm, How Like the Wind. No nie jest łatwo przeczytać. Och, to jest tutaj. Już się tłumaczę wam. Aha, dobrze. Ale tu jest łatwo przeczytać. Tracy Chapman i Crossroads. Crossroads i album, drugi album zdaje się Tracy Chapman. Teraz pierwszy album Tanity Tikaram, Ancient Heart.
Mamy tu serduszko, naklejka, jak poprzednio u Kylie Minogue, tak samo tutaj. Mamy informacje, jakie single wyszły, które promowały tą płytę. Czyli zanim album się pojawił, wyszedł jeden singielek, drugi singielek, trzeci. Może już po drugim album się pojawił. W każdym razie te single promowały tą płytę. A jakie to single? Good Tradition, Twist in My Sobriety i Cathedral Song. Te kawałeczki promowały ten album. Co mamy? Co za cyrk tu mamy? Eurasure, The Circus. Album Eurasure. To jest wycięte. Patrzcie. Okładeczka tak to wygląda. Na pewno wydanie CD tak nie wygląda, okładeczka. Mamy jeszcze Wonderland i grupa Eurasure. I jeszcze raz, z tym, że tu mamy lakierowaną okładeczkę, tu mamy matową okładkę. Mamy jeszcze kolegę Kylie Minogue, Rick Astley. W niedzielę Radio Magic od 1 do 4 po Kim White prowadzi audycję. Nie wszystkie niedziele. No jak nie koncertuje, to wtedy w Radio Magic można usłyszeć Ricka Astleya. Whenever You Need Somebody, jego album. Teraz muzyka klasyczna na popową nutę, czyli muzyka klasyczna, poważna, taka popowa. I Rondo Veneziano, Fantazja Wenecjana. Bardzo fajnie posłuchać jest tego rodzaju muzyczkę. Rondo Veneziano, Wenecja 2000. Powinno być po włosku, ale nie wiem jak 2000 po włosku jest. Uno, due. Dobrze, nie będę zmyślał. Wenecja 2000, zdaje się, że to jest składek największych przebojów grupy. Rondo Veneziano, Misteriosa Wenecja. Dużo tej Wenecji. I jeszcze raz Rondo Veneziano, Scaramucce. Scaramucce i Rondo Veneziano. A nam pozostało już niewiele. A niewiele to znaczy, że tak, że zaraz skończymy. Ale zanim skończymy, to mamy jeszcze Fanyang Cannibals w Słupsku. Box 99 i 100. Osiągalne już teraz. A to między innymi She Drives Me Crazy. Tu między innymi A Heart As It Is. Good Thing. Johnny. Jeszcze powinien być. Don't Look Back. Patrzę, no dobrze, nie będę szukał. Za dużo czasu mi to zajmie. Grupa Visage. Visage i album Visage i piosenka zaczynająca się Visage, ale największym przebojem zdaje się, że jest Fade to Grey. Fade to Grey i grupa Visage. Whitney Houston. Pierwszy album pod tytułem Whitney Houston. 85 rok, z tego co się nie mylę. Zerknę. O, za dużo wyciągania, ale już zobaczymy. Tak, 85 rok, wytwórnia Arista Records i jej pierwszy album. A teraz Whitney Houston, dwa lata później. Album pod tytułem Whitney. A to między innymi I Wanna Dance With Somebody i w nawiasie Who Loves Me, Just The Lonely Talking Again, So Emotional, You Are Where You Are. Ok, Sheena Easton, Best Kept Secret, która pracowała od 9 do 5. Największy przebój, chyba tutaj tego nie ma. Telefon, Best Kept Secret, nie widzę. Czyli to z innego albumu i Don't Take My Coconuts. Don't Take My Coconuts i grupa Coconuts. I to na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do następnego spotkania. A następne spotkanie już niebawem, już za chwileczkę. Trzymajcie się. Odpoczynku po szkole, po pracy. Także trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam Was. Hej.